No cześć, śledzie w oleju już były i link do śledzi jest dokładnie tutaj. To co będziemy teraz robić są śledzie w śmietanie, również z cebulką, z dodatkiem jabłka i delikatną śmietanką. To jest dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią ostrego i chamskiego smaku cebuli w oleju. To co, zapraszam do odcinka. Do śledzi w śmietanie potrzebujemy śledzie Matthiasy, używamy tych samych, które używaliśmy do śledzia w oleju, cebuli, również tej samej białej, śmietany 12 bądź 18, to zależy od Was, i jabłka. Ja osobiście używam twardych jabłek, nie lubię takich tych miękkich, tylko i wyłącznie twarde jabłka. Zabieramy się do roboty i zaczynamy od płukania śledzi. Płukanie śledzi solanki jest bardzo ważnym elementem całej potrawy, ponieważ solanka jest bardzo słona, a my musimy doprowadzić do takiego stanu, aby były po prostu zjadliwe. Także dobrze płuczemy w zimnej wodzie śledzie. Śledzia kroimy w paski. Przekładamy go z cebulką i pokrojonym jabłkiem obranym ze skórki. Następnie całość zalewamy śmietaną kwaśną i dokładnie mieszamy. Grande finale. Śledź, śmietana, cebula, odrobinę natki świeżej pietruszki i jabłko. Także dla mnie to jest absolutna rewelacja. Tak to mniej więcej się prezentuje. Niezbyt ładnie, chyba sami przyznacie. Natomiast smakuje rewelacja. Co ważne, nie używajcie tutaj soli, bo śledź jest tak słony, że sam wszystko posoli. Także kontynuacja śledzi na kanale. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo kumple, rodzina na pewno będą zadowoleni, bo śledź to polska klasyka każdego szanującego się stołu. Niedziela 18. Pamiętaj.